bohaterem opowieści jest Marek Niewiadomski, około 40-letni facet pracujący w firmie, która zajmuje się, no nie wiemy czym, ale no któż by się tym przejmował? Komu przyszłoby do głowy męczyć widza takimi nieistotnymi szczegółami? Toż to tylko główny bohater. W początkowej ekspozycji dowiadujemy się, że w pracy Markowi nie idzie najlepiej. No konkretnie to nie idzie mu najlepiej z projektami. Przez co nie stać go na zagraniczne wakacje, przez co jego zepsuta żona daje mu szlaban na odbywanie z nią stosunków płciowych i w ogóle jakikolwiek kontakt cielesny. Nie ma pal, nie ma szlaban. Zwariowała, no. Muszę się jakoś załatwić, bo przecież nigdy nigdzie nie wyjedziemy. Posłuchaj, postaraj się. Będziemy się przytulać pod panem. No bo wiecie, to jest przecież tak małżeństwo, jak nie, że jak żona coś cud męża, a on jej tego nie zapewnia, to ona używa jedynie broni jako mała kobieta. Przecież nie, bo to kobieta, to co kobieta może zrobić? No kobieta może zabronić seksu, bo to kobieta. No od razu można powiedzieć, że pod względem podejścia do kobiet ten film jest identyczny, dokładnie taki sam jak Kacława. Widać tutaj gołym okiem wypaczoną rękę pana Czai. Przepraszam, wypaczone ręce kolegów pana Czai, którzy uważają, że stosunek płciowy a mężczyzn jest nagrodą, a dla kobiet walutą, którą płacą za wszystko. Mam znajomych, takich fajnych dwóch chłopaków. Praktycznie każda żeńska postać w tym filmie będzie